zweryfikowania owego dobra. Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz. Szanowni goście, nauczyciele, drodzy uczniowie. Po co jest potrzebny Pan? Bez zastanowienia codziennie wymieniamy... W Lubawie oczywiście jej początki są znacznie dalsze, posięgające ponad 500 lat temu. Już bowiem w 1500... Z około 120 domów, częściowo lub całkowicie spalonych, odbudowano lub naprawiono 30. Tutaj Państwo widzą rynek naszego miasta. Kilka znajdziek, które ma zamiar powiedzieć. To jest bardzo skierowane do Was, mniej może do ludzi, bo wszyscy Państwo słyszeliście bardzo wiele dat, cyfr, zdjęć, także wiele tutaj nie będę. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem historykiem nauki, historykiem astronomii. Zajmuję się dawną astronomią i w związku z tym również Mikołajem Kopernikiem i jego dziełem. Zanim jednak zanurzymy się w świat Mikołaja Kopernika, chciałbym Państwa... Na pewno zarówno szkoła, jak i wszystkie instytucje lubawskie te książki od nas, od Fundacji Nikolaus Kopernikus bezpłatnie otrzymają. Także dlatego dzisiaj skupiliśmy się nie na postaci Mikołaja Kopernika i na całości tej postaci, ale na... Pan Robert jest tutaj naszym wsparciem w tej chwili z kontaktami, w kontaktach z panem profesorem. W imieniu całej społeczności naszej szkoły skromny upominek przypominający o naszej społeczności. Mam nadzieję, że zaliczamy się też do... Część oficjalna wypowiedzi minęła, jeśli pozwolicie, to... Pan Henryk Mówka, bo wtedy nie było dyrektorów, tylko byli kierownicy. I jak dzisiaj oglądałem te kroniki, to mój dzień, pierwsze spotkanie w tej, nie, w czerwonej szkole przy łazienkach. Ja cały dzień siedziałem i kroniki wertowałem. A dzisiaj z przyjemnością wróciłem do tych lat, w których pracowałem. Pan dyrektor gimnazjum, pan Marek Borkowski, pani wicedyrektor gimnazjum, pani Ewa Kwiatkowska, pani Bożena Knabe, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Klaudia Wirbrand, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta wraz z radą. Szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele, zarówno ci czynni, jak i emerytowani, administracja, obsługa, drodzy uczniowie, dziś jubileusz i to potrójny wspomniany. Pragnę z tej racji złożyć najserdeczniejsze życzenia na ręce pani dyrektor książką i kwiatami. Z tej racji, że to już 70 lat, ale także...